Zgodnie z obietnicą zaczynamy dzisiaj dwudniowy trekking. Na razie schodzimy doliną, ale już widoki, jak sami widzicie, są niesamowite. Słoneczko świeci, oby tak zostało. Zapraszam! Widoki przepiękne. Słońce, peraże. I w każdym miejscu widokowym, najlepszym. Tak. Atakują małe świnki i dzieci, głównie dziewczynki z bransoletkami. Tak, próbują sprzedać po prostu. Błagalnym tonem. Tak, tak, jest tego masa. Tak. Trzeba się wręcz opędzać. Tak. No ale takie uroki Azji, że wszędzie w jakichś miejscach, gdzie jest coś ładnego, ktoś coś próbuje sprzedać. Najgorzej właśnie jak są to dzieci, no, bo oni wiedzą, że tak. Jesteśmy między. No, ale takie wykorzystywanie dzieci do handlu jest bez sensu, więc... Ale pewnie kupimy bransoletkę, tylko planujemy to zrobić... Ja kupię, ja nie. Ja chcę. Tylko ja myślę, żeby to zrobić w miejscu, gdzie będziemy spać. Jeśli tam nam będą oferować, to wtedy chętnie kupię. Ja chętnie kupię wino ryżowe, jak nam będą oferować. No i super, każdy będzie miał coś dla siebie. Każdy będzie zadowolony. Nie, no ale wtedy tymczasem... tak lepiej dla nich. Ja tak myślę, że za coś jakby troszeczkę się oddzięczę. Jasne. Za to, że tak mnie ugościli fajnie. A tymczasem fajnie. Patrz jaki widok. A tu mamy roślinę indygo. Jak się potrze, to będzie niebieskie. Zobaczymy. Poświęcam się. Nie jest. Na ręce teraz jest zielone, ale pani tu mówi, że na ubraniach staje się później niebieskie, więc pewnie jakaś reakcja chemiczna zachodzi z materiałem. A tu mamy sprytne urządzenie do oddzielania ryżu od ziarenek ryżu od łupin ryżu. Właśnie się poruszyło. Strumień napełnia tamtą końcówkę tego urządzenia. Fizyka sprawia, że gdy woda się wystarczająco zapełni, to wtedy to opada. I tutaj ten kawałek drewna uderza w ziarenka ryżu, które są w środku i rozdziela je po prostu. A później wyciąga się, tu się ziarenka ryżu, zdmuchuje się i zostają ziarenka ryżu. I doszliśmy do wioski, w której będziemy się zatrzymywać. Bardzo wcześnie, bo jest po drugiej dopiero, po 14. I chcieliśmy zorganizować sobie, że już dzisiaj pójdziemy do drugiej wioski i tam zostaniemy i zrobimy trochę dalej trekking jutro, ale niestety biuro turystyczne się nie zgodziło, mimo że pani przewodniczka się zgodziła, więc jesteśmy w wiosce. Nasza pani przewodniczka wróciła z grupą jednodniową, że tak powiem, no i my zostaliśmy z dwójką, z jedną parą z Anglii i sami sobie organizujemy trekking, szukamy jakichś ścieżek, na razie myślimy nad wodospadem, próbujemy go znaleźć, ponieważ mapa, nawigacja różni się trochę od mapy papierowej, więc no zobaczymy, idziemy, szukamy. Prawie jesteśmy. Po małym błądzeniu wśród pól ryżowych i lokalnych domków w końcu znaleźliśmy wodospad, jest tuż za rogiem, gdzieś tam w dole, więc dobra nasza, udało się. Udało się! Pięknie! I tak świeżo! Ale super, wow! Po tym jak znaleźliśmy wodospad, przeszliśmy przez bambusowy las tropikalny i teraz znowu przez pola ryżowe szukamy ścieżki, żeby wrócić do naszych gospodarzy. Widać ścieżka jest, ale taka wąska, typowa właśnie po między tarasami ryżowymi. Zostało nam jakieś pół godziny, może 45 minut do zachodu słońca.
więc musimy się troszkę śpieszyć. A jutro będziemy kontynuować trekking. Panią przewodnik, no niestety dzisiaj musiała troszkę nadganiać, biec i nie za bardzo te wioski udało się pokazać z bliska. Mam jakieś drobiazgi, ale jutro może przynajmniej opowiemy o tym, jak te tarasy są zbudowane, jak to się wszystko odbywa troszkę, także zapraszam na dzień drugi już jutro, czy też za parę sekund w waszym wypadku. Do zobaczenia. Tak, dla wyjaśnienia, to dzisiaj jest akurat pierwszy dzień nowego roku, księżycowego nowego roku i właśnie siedzieliśmy sobie spokojnie po trekkingu w salonie, po kolacji, aż tu nagle właściciel domu przyszedł z imprezki, troszkę wstawiony i wyciągnął walizeczkę głośnik i zaczął śpiewać karaoke, ponieważ tu karaoke jest bardzo popularne i jest normalną częścią praktycznie każdego wieczoru, niekoniecznie tylko imprezy. I zaczął śpiewać. I podczas tego, jak śpiewał, zgromadziła się grupa osób, coraz więcej zaczęło przychodzić ludzi, ustawili stolik. No i jak widzicie, jest impreza. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Szczęśliwego nowego roku. Dzień dobry. Zaczynamy dzień drugi. Po śniadanku pysznym i imprezie wczorajszej. Która skończyła się tak szybko, jak się zaczęła. Przyszła starka, powiedziała: wszyscy do domu, co mi tu będziecie hałasować. I się skończyło. Tak, dokładnie. Wyruszyliśmy, idziemy właśnie przez wioskę. Mała eskorta przez dzieci i szczeniaczki nas rozczuliła i dodała pozytywnych emocji. Idziemy. Zacznijmy od początku. Ryż rośnie w wodzie. Na nizinach nie ma z tym problemu, natomiast tu wysoko w górach rodzi się problem taki, że na normalnym zboczu woda po prostu spływa. Dlatego powstały te tarasy ryżowe. Im zbocze jest bardziej strome, tym taras jest mniejszy powierzchniowo i wyższy. Tak jak tu widzicie, stoję na kamieniu, a jestem ponad kolana, także cały ten taras ma ponad 1,20 m, można spokojnie powiedzieć, wysokości, a jest bardzo wąski z kolei. Na płaskim terenie bardziej, jak się wypłaszcza, o tam na przykład widzicie z tyłu z tym kółkiem, jest płaski, a z kolei dość niski, jeśli chodzi o wysokość. Jak one są nawadniane, te tarasy? Strumienie górskie są doskonałym źródłem wody i woda wpływa najczęściej, tak jak tu mamy już z tarasu na taras, jest nawadniany górny taras i woda spływa, pióra jest zatykana, taras się nawadnia, jeśli jest pełne, zatykają następny taras, on się nawadnia i następny tak aż do góry. Same te progi wykonane są z gliny, ale umocnione są kamieniami w środku. Sama glina nie utrzymałaby takiej masy ziemi i wody oraz pracujących w niej ludzi, a często chodzących tu bawołów, które użyźniają przy okazji ziemię i zostawiają takie ślady, jak tam widzimy. Same te dziury zatykane są kamieniami, które tutaj też leżą. Często, jeśli taras jest duży, widzieliśmy coś takiego, że wzmacniane są dodatkowo bambusami, żeby to się nie przerwało, kiedy jest pełne wody. Także tak wygląda budowa tarasu. O nawadnianiu jeszcze parę słów będzie, jak znajdziemy system nawadniający. Tu mamy przykład tego, jak wygląda system nawadniania bambusowy. Widzimy rurę bambusową i tu ma wycięte dziury po to, w tym miejscu jest zgrubienie bambusa i on tu ma jakby przedzielenie, tak, w środku, więc żeby wydłubać, żeby zrobić rurę, trzeba wyciąć, wydłubać środek i w ten sposób uzyskujemy rurę. Możemy nawodnić pole, które jest na samej górze. Teraz oczywiście stosowane są już częściej rury metalowe lub plastikowe, ale tu mamy jeszcze przykład tego, jak wyglądało nawadnianie bambusowe, także fajnie nam się trafiło, że jest coś takiego. Całą dolinę zamieszkuje kilka plemion różnych. Każde plemię zamieszkuje inną wioskę. Niektóre plemiona mają kilka wiosek. Mamy Hmongów, czerwonych i czarnych, plemię Zao, Zao, Sapo i jeszcze jedno. Minęliśmy właśnie małą wioskę
plemienia czerwonych Dzao. Plemiona nazywają się tutaj różnymi kolorami ze względu na kolor nakrycia głowy, jaki noszą. I to głównie kobiety. I widzieliśmy, jak kobiety wyszywały tradycyjne stroje nitką ręcznie, takie misterne, malutkie wzorki. Naprawdę bardzo piękna, rzemieślnicza robota. Dla nas podstawowa różnica między tymi plemionami to ubiór. Najłatwiej po prostu w ten sposób ich rozpoznać. Każde plemię ma też swoje obyczaje, swoje tradycje. Także trzeba by było spędzić wśród nich troszkę dłużej niż tylko 2 dni, żeby dokładnie przyjrzeć się im i poznać ich obyczaje. A tymczasem znowu wkraczamy powolutku w bambusowy las. No i tak przechodzimy kolejne przełęcze. Patent z zaostrzonymi kolcami z bambusa, jeszcze mi bardzo ostre. Po prostu w płocie wystają takie kolce po to, żeby powstrzymać bawoły wodne. Dotarliśmy na samo dno doliny, gdzie płynie rzeka, jak słychać. I teraz będzie problem, bo trzeba będzie przekroczyć rzekę i wspiąć się na górę ponownie. Przeprawa przez rzekę za nami, a teraz niestety będziemy się musieli wspinać z drugiej strony doliny, żeby dotrzeć do wioski naszej przewodniczki. Mamy jeszcze kilka dobrych kilometrów i niestety non stop pod górę. Po małej wspinaczce, która nie była taka zła, jak się okazało, dotarliśmy do domu naszej przewodniczki, gdzie zjedliśmy lunchek, wypiliśmy tradycyjną zieloną herbatę i teraz już udajemy się, kończymy nasz 2-dniowy trekking, udajemy się wrotem do miasta, do Sapy. Dotarliśmy wczoraj do Sapy, gdzie przywitała nas paskudna pogoda, była mgła i zimno i w ogóle nieżyciowo, ale prognoza wskazywała, że dziś już będzie wspaniale, no i tak jest, słoneczko wyszło, widoki jak widzicie za nami przepiękne. Zaskoczyły nas z rana. Za nami widać najwyższą górę w Wietnamie, czyli Phan Si Phan. A dziś bierzemy skuterek i jedziemy obczaić tutaj okolice. Wyjechaliśmy 15 km poza Sapę i dotarliśmy do podnóży najwyższej góry w Wietnamie, podnóży Phan Si Phan. I wy będziecie ten odcinek pewnie oglądali troszkę później, natomiast dziś jest 14 lutego, czyli walentynki, więc postanowiłem zabrać moją żonę, wspaniałą, na romantyczną przejażdżkę nad wodospad miłości. Tak tutaj zwany i on znajduje się w takiej strefie Złotego Potoku. Nieopodal znajduje się przełęcz Tram Ton. Wijąca się przez nią droga łączy Wietnam ze znajdującymi się na północy Chinami. Zaczynamy dzień drugi. Dzisiaj znowu na skuterku. Znowu nowe widoczki. No i cóż, jedziemy. Jedziemy przez wioskę. No widoki są po prostu fenomenalne. Brak słów.
Mimo, że pola ryżowe nie są zielone, to i tak to wszystko wygląda fantastycznie i wszystko do siebie pasuje. Mam wrażenie, że te chatki w drewnie, w brązie, brudne zwierzęta, błoto i te właśnie nie super zielone pola ryżowe tworzą przepiękny, przepiękny krajobraz. Dziś przejechaliśmy tylko przez wioski, które jak widać, mimo że jest środek lutego, tętnią życiem. Widać dużo małych zwierzaczków, widać roślinność, która budzi się do życia. Jeśli się podobało, dawajcie jakieś lajki, komentarze, subskrypcje, kto jeszcze tego nie zrobił. Bo jak widać po tym odcinku chyba warto. Mam nadzieję, że nadmiar pięknych widoków was nie znudził. I że widzimy się w następnym odcinku Hanoi i zmieniamy kraj. Dzięki. Dzięki śliczne. Trzymajcie się, pa.